serdecznie na otwarciu wystawy Tu rodziła się Solidarność, Solidarność Rolników. Jest to wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, oddział we Wrocławiu i jest to część prezentowana głównie Dolny Śląsk i Śląsko-Polski. Całość wystawy została zaprezentowana w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i jej otwarcie było 12 maja, czyli tym dniu symbolicznym, gdy rejestrowana była Solidarność Rolników Indywidualnych 40 lat temu. Bardzo Wam dziękuję za tę odwagę i trud, które przyczyniły się do narodzin i aktywności Waszych związków oraz wzbogacenia i wzmocnienia ruchu Solidarności. Wasza praca związkowa przyspieszyła upadek komunizmu w Polsce i odzyskanie pełnej niepodległości. Dobrze wiem, że w czasach PRL tego typu działalność w środowiskach wiejskich była o wiele trudniejsza niż w miastach, a sprawy, o które walczyliście, często nie były dobrze rozumiane przez Solidarność Robotniczą i nie zawsze otrzymywaliście od związkowców z miast pomoc na miarę swoich potrzeb i problemów, jakie musieliście wtedy przezwyciężyć. O jakie wartości upomnieli się, drodzy Państwo, robotnicy i mieszkańcy wsi wtedy w 80-81 roku? Myślę, że było to życie bez strachu, o wolność, o godność, sprawiedliwość, demokrację, podmiotowość każdego obywatela, jak również całego społeczeństwa wobec władzy. Upomnieli się także o równość, prawdę i wartości chrześcijańskie. Proszę Państwa, to radosny czas i radosna 40. rocznica pokojowej rewolucji Solidarności lat 80-81. Świętujmy ją razem. Wystawa, którą za chwilę Państwo zobaczycie, składa się z dwóch części. Pierwszej ogólnopolskiej, to są dwa moduły, i drugiej regionalnej, jeden moduł, trzy planszowe. Zostały na nich zawarte, przedstawione, przepraszam, wydarzenia narodzin i działalności niezależnych związków rolniczych w okresie od września 80 do grudnia 81. Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt i honor być tutaj razem z Wami. Witając Was, właściwie trudno jest wymieniać osoby z nazwiska. Powiem tylko, że witam serdecznie wszystkich według zasług, stopnia, według funkcji. Słowami poety mówiąc, urodzeni w niewoli, okuci w pobiciu, jedną tylko taką wiosnę mieliśmy w życiu. Nasze pokolenie doznało prześladowań, trudnego, demoralizującego życia w warunkach ustroju komunistycznego. I to, co się zaczęło dziać w Polsce, było dla nas niezwykle radosne, powiewem czegoś świeżego. Tworzyła się nadzieja, serca biły nam i radość w piersiach ogromna. Wydaje mi się, Szanowni Państwo, że właściwie trzeba by tutaj wrócić do momentu, kiedy to wszystko się zaczęło. Kiedy po latach niewoli i upodlenia rozpoczął się marsz do tej wolności, którą dzisiaj się wszyscy radujemy. To słowa, które padły na placu zwycięstwa. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Słowa świętego Jana Pawła II. I również wieś polska odpowiedziała na to pełną piersią. Ruch zaczął się dokonywać spontanicznie i w wielu miejscach powstawały związki zawodowe rolników, różniące się nieraz nazwą. Ale wszyscy mieliśmy w sercu to samo. Polska ma taką ciekawą specyfikę, proszę Państwa, że chociaż jest nieraz terenem działania słabych struktur państwowych, jednak fenomenem jest to, że daje wydarzeniami różnymi przykład całemu światu. Jest inspiracją dla całego świata. Popatrzeć w historię, proszę Państwa, trzeba by się cofnąć do Wiktorii Grunwaldzkiej. Potem walki, które ocalały Europę od inwazji obcej nam kultury. Potem zabory,
których dawaliśmy przykład i natchnienie wszystkim miłującym wolność w całej Europie, w całym ówczesnym świecie. Potem walka z nawałą bolszewicką, kiedy uratowaliśmy Europę, wychodząc sami z niewoli i wychodząc z upadku i niezwykle trudnej sytuacji. Potem II wojna światowa, kiedy nasz naród pierwszy postawił weto wobec dyktatu hitlerowskiego. Potem bohaterska walka tych, którzy do końca nie chcieli się zgodzić z powtórnym zniewoleniem naszej ojczyzny. I potem, proszę Państwa, wybór Polaka na stolicę Piotrową. Wydarzenie, które wstrząsnęło całym światem, które odmieniło świat. I z tego zasianego przez Ojca Świętego ziarna jesteśmy my. Wyrosła Solidarność, która była natchnieniem całego świata, natchnieniem wszystkich ludzi, którzy wierzą, którzy wierzyli i wierzą, że razem możemy stworzyć lepszy świat. Inaczej mówiąc słowami Jana Pawła II, Solidarność to nie jest wszyscy przeciwko wszystkim. To są wszyscy razem dla wszystkich. Dziękuję. Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci ma za zadania upubliczniać historię najnowszą Polski. Dla nas jest to taka wystawa na przykład o rolnikach, jest wyśmienitą okazją do tego, aby właśnie przybliżać historie, które się działy 40 lat temu. Mamy teraz okrągłą rocznicę, więc jest to jeszcze dodatkowa fantastyczna okazja, żeby wspomnieć o tych ludziach, którzy walczyli o wolną Polskę, żeby przybliżyć młodzieży, żeby ukłonić się w kierunku tych, którzy wtedy walczyli o tą naszą wolność, o swoje prawa, o prawa do ziemi, co jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. Więc Biuro Edukacji tą rolę chce wypełniać i oczywiście o wszystkich środowiskach, które odegrały bardzo ważną rolę w drodze odzyskiwania wolności, niepodległości, dzięki której dziś żyjemy w wolnym kraju, żebyśmy mogli pamiętać i żebyśmy młodzieży przede wszystkim tę historię przybliżali. Taka jest nasza rola i staramy się właśnie w regionie, nie tylko we Wrocławiu, ale właśnie w Ząbkowicach Śląskich, w Świdnicy, w Nysie, w Opolu. Prezentujemy historię, mówimy o tych ważnych postaciach dla regionu, które odegrały tą niesamowitą rolę i po prostu dzięki temu też im podziękować za ten wkład i za tą odwagę, bo wiemy, że zaangażowanie się właśnie w taką działalność Solidarności w tamtym czasie wiązało się z represjami nie tylko dla tej osoby, która w tą działalność się włączyła, ale również dla rodziny, ponieważ to groziło internowaniem. Internowanie to pozbawienie osoby, żywiciela rodziny właściwie i zostawała kobieta z dziećmi, jeżeli mówimy tutaj o pełnej rodzinie, sama i musiała się martwić wtedy, żyć troską, co się stanie z jej mężem, który w taką działalność się zaangażował, więc musimy to pamiętać, bo to nie jest tylko sama decyzja o zjednoczeniu się właśnie o zaangażowaniu się w taką działalność, ale również branie odpowiedzialności za to, że może to grozić represjami nie tylko dla tej osoby, ale dla całej rodziny, więc to był wielki akt odwagi i takimi wystawami, publikacjami, które Instytut Pamięci Narodowej również przygotowuje, chcemy tę historię upamiętniać, chcemy przybliżać następnym pokoleniom, aby nigdy nie została zapomniana. Szanowni Państwo, jubileusz 40-lecia Solidarności Rolników Indywidualnych to święto ludzi, którzy byli i są siłą tego narodu. To dzięki nim żyjemy dziś w wolnej Polsce. To dzięki pracy ich rąk możemy korzystać z dobrodziejstw polskiej ziemi, o czym wspomniał w swoich listach do władz kardynał Wyszyński, pisząc, iż rolnicy indywidualni to ludzie, którzy żywią nasz naród. Za to byliśmy, jesteśmy i będziemy im wdzięczni. Składam wyrazy najwyższego szacunku za wkład w funkcjonowanie tej organizacji, która jako dziedzictwo społeczno-patriotyczne przyczynia się do dialogu środowisk rolniczych, a także jest łącznikiem pokoleń, przekazując te najpiękniejsze ideały młodym ludziom, młodym rolnikom. Dziękuję za to, że ideały, te stworzone przed ponad 40 laty, są bliskie dzisiejszym działaczom. Dziękuję za to, że dbają o dobro i rozwój rolników indywidualnych. Z całego serca, w imieniu swoim oraz pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa składam hołd wszystkim, którzy swoją pracą i poświęceniem walczyli i walczą o dobro polskiego rolnictwa.